magazynie informacyjnym Jastrowie, dożynki, transport publiczny, złote gody, remont kościoła w Budach, apel o pomoc. Po raz kolejny w naszej gminie uroczyście obchodziliśmy dożynki, tym razem święto plonów odbyło się w Brzeźnicy. Jak co roku uroczystość ważna dla wszystkich mieszkańców terenów wiejskich, ale nie tylko. Fajna pogoda, fajne spotkanie, rodzinny festyn przy okazji i myślę, że o to chodziło. Najważniejsze, że rolnicy zebrali swoje plony. Chleba, jak to się mówi, nikomu nie zabraknie i z tego należy się cieszyć. A poza tym dziękujemy w ten sposób symbolicznie za tą pracę rolników, że pracują w trudzie i znoju. Co zostało przygotowane? Przygotowaliśmy w programie dzisiaj szereg atrakcji, od animacji dla dzieci i młodzieży poprzez warsztaty Dmuchane Zamki. Niemniej jednak sceną dzisiaj zawładnie późną porą wieczorową nasza gwiazda, czyli Czadomy, na którą wszyscy czekają. Tuż przed nim wystąpi kapela Do Źródła przy Ośrodku Kultury, będąca zespół Tarnowianie z Tarnówki. Oczywiście artyści, ci najmłodsi, kształcący się przy Ośrodku Kultury w sekcji wokalnej oraz prezentację Sołectwo na Medal. Każde sołectwo przygotowało prezentację sceniczną w formie czy to kabaretu, czy utworu. Nasi mieszkańcy przygotowali się pod względem kulinarnym. Mamy stoiska z kół gospodyń wiejskich, przygotowały pyszne jedzenie z ziemniakiem włącznie. Po prostu naszym głównym warzywem jest ziemniak. I te potrawy są przede wszystkim z ziemniaka. Co sprowadziło uczestników na to wydarzenie? Piękna pogoda, zabawa drużynkowa. Trzeba troszeczkę sapnąć od ciężkiej pracy, od trudu całego roku. Fajna zabawa, dużo ludzi, dobre jedzenie. Podczas dożynek naszemu kołu pszczelarzy został przekazany sztandar. Pomysł to już był od wielu lat, ale w końcu żeśmy w tym roku to sfinalizowali. Sponsorzy, przede wszystkim pszczelarze z koła włożyli. Burmistrz się do tego też dołożył. Regionalny Związek Pszczelarzy, do którego należy koło w Jastrowiu, również dołożyło się do tej uroczystości. Mamy w zwyczaju dokładać się wszystkim organizacjom członkowskim do tego rodzaju uroczystości. Praca rolnika i pszczelarza są ze sobą ściśle powiązane. Pszczelarz zbiera z pola, pszczelarz zbiera z lasu, pszczelarz zbiera z łąk. Tak naprawdę zabiera pszczołom, bo to pszczoła zbiera, ale dzięki swojej pracy, dzięki temu, że może przynieść ten miód, dokonuje zapylenia krzyżowego, co jest tak naprawdę zwiększeniem plonów rolnika. To poprzez zapylenie krzyżowe mamy owoce, mamy warzywa, zwierzęta mają koniczynę, rośliny do spasania. Dożynki mlekiem i miodem płynące. Ostatni czas obfituje wiele działań związanych z transportem. Ogólnodostępny transport publiczny jest bardzo ważną sprawą dla każdego mieszkańca. Dlatego też gmina i miasto Jastrowie uruchomiła od jakiegoś czasu własny transport gminny, notabene darmowy dla wszystkich mieszkańców na terenie naszej gminy. Uruchomiliśmy 9 tras, a 13 kursów. Po docierając do wszystkich miejscowości naszej gminy, jest to transport autobusowy. To był taki priorytetowy temat i zadanie, żeby uruchomić te linie autobusowe. Szczególnie chodzi o dzieci, które dojeżdżają do szkół. Myślimy również o mieszkańcach, którzy chcą się dostać do miasta, do gminy, do lekarzy. Bardzo dobry pomysł i dobrze, że jest realizowany. I tak jak widzimy, całkiem niezła lista tych połączeń jest. Myślę, że mieszkańcy są zadowoleni. Ale jest też inna dobra wiadomość, że w ramach rządowych programów, po pierwsze, wyremontowany zostanie ten dworzec, który tutaj za mną z tyłu jest, czyli dworzec kolejowy w Jastrowiu. Długo oczekiwana inwestycja. W ciągu najbliższych kilku lat ten dworzec ma zostać wyremontowany, został umieszczony na liście podstawowej. I druga dobra wiadomość, będzie wybudowany również przystanek Jastrowie Miasto, czyli na ulicy Kilińszczaków w ramach innego rządowego programu. Ten przystanek powstanie, będą zatrzymywały się również tam pociągi pospieszne. Inwestycje z pełną mocą. W Okajocie miała miejsce ważna i podniosła uroczystość. My jesteśmy świadkami doniosłej uroczystości jubileuszu
50-lecia pożycia małżeńskiego 6 par z terenu gminy i miasta Jastrowie, które zostały dzisiaj udekorowane w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej medalami za długoletnie pożycie. Przy okazji mamy możliwość podziękowania tym parom za ich wkład w rozwój naszej gminy, bo niewątpliwie taki wkład był. A jak wydarzenie podobało się jubilatom? Po prostu powiem, że byłam zaskoczona, że taka ładna i że taka uroczysta. Myślałam, że będzie dyplom, a tu i tak miło się spotka ze znajomymi. I uważam, że to Urząd Miasta coś pięknego zrobi na tą okoliczność. No bo to jest piękne moim zdaniem. Tu są zdjęcia. No i miło mi bardzo. Miło i jesteśmy szczęśliwi. Co daje szczęście naszym nestorom? Miłość Pana Boga przede wszystkim. To nas najbardziej łączy i daje największe szczęście, powiem. No i dobroć, radość, jeden do drugiego. Radość i wtedy z wnuków, z dzieci, z wnuków, z prawnuków. Złote Gody bezcenne. Dzięki Stowarzyszeniu Porozumienie dla Przyrody dawny ewangelicki kościół nabiera blasku. Po cel główny postawiliśmy sobie przywrócenie tego budynku do stanu używalności, albo inaczej uchronienie go przed całkowitą rozbiórką, przed całkowitą ruiną. To też się udało w porozumieniu z panem burmistrzem, który bardzo nam sprzyja. Uzyskaliśmy użyczenie tego budynku, no i powoli zaczęliśmy pracę. Jak widać, są już zrobione okna, wymienione, piękne szkło. Odrestaurowaliśmy drzwi, to są te oryginalne drzwi sprzed 150 lat. W porozumieniu z konserwatorem zabytków oczywiście prowadzimy pracę. W tej chwili jest to ten etap taki zabezpieczenia budynku z zewnątrz i będziemy przechodzić do prac wewnątrz niego. No, w zamyśle nazywa się Muzeum Czasu. Pomysł jest taki, że swojego czasu tutaj spotkały się trzy nacje. Byli Niemcy, którzy jeszcze nie wyjechali po II wojnie światowej, bo nie było tak, że oni uciekali przed frontem wszyscy, jeszcze tu ludzie mieszkali. Przyjechali Ukraińcy po akcji Wisła. No i ludność, która szła na zachód, osadnicy, zazwyczaj z centralnej Polski, ze Świętokrzyskiego Łódzkiego. Więc te trzy narodowości się spotkały i te trzy się tutaj zetknęły i każdy jakiś swój ślad zostawił, pomijając już to, że w jakiś sposób na siebie oddziaływały. Tym się chcemy zająć, mamy troszeczkę materiałów od rdzennych mieszkańców wsi Jagdhaus, bo tak się ona przed wojną nazywała, i tych, którzy tutaj po wojnie osiedli, i również tych, którzy mieszkają w niej do dziś. Na prace remontowe pozyskano niemałe środki. Dzięki środkom uzyskanym z Funduszu Odbudowy Zabytków dostaniemy na ten obiekt 250 tysięcy, który w znacznym stopniu jakby skróci termin budowy tego zabytku i przywrócenia go do takiego stanu, z którego wszyscy, myślę, będziemy zadowoleni. Ważne działania, bo zabytek to nie zbytek. Jedną z rodzin naszej gminy spotkała ogromna tragedia. Tak, w ubiegłą niedzielę wydarzyła się, można powiedzieć, duża tragedia na terenie jednej z miejscowości w naszej gminie. Uległ spaleniu dom jednorodzinny państwa Jolanty i Dariusza Dudkiewiczów. I rzeczywiście taki apel do wszystkich mieszkańców, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby wspomóc tą rodzinę w miarę możliwości jakimiś datkami. Przede wszystkim chodzi o środki pieniężne, które w jakiś sposób pomogły tej rodzinie odbudować ten dom, ponieważ właściwie ten dom nadaje się w tej chwili tylko do rozbiórki. No, mam nadzieję, że nie tylko społeczeństwo naszej gminy, ale tutaj znajomi Darka i pani Joli również wspomogą i uda się im pomóc. Tym bardziej, że Darek jest osobą, można powiedzieć, bardzo zaangażowaną w życie społeczne naszej gminy. Reakcją na otrzymaną do tej pory pomoc jest wielka wdzięczność państwa Dudkiewiczów. Ludzie bardzo chcą pomóc, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nie spodziewałem się tak silnego, tak natychmiastowego odzewu i naprawdę jest mi niezmiernie miło, że wokół są tak życzliwi ludzie. Jak mówią, od dużego ognia, wysokiej wody i pożogi wojennej uchowaj nas, Panie. No to niestety tak się zdarzyło, że to dosłownie stanęło w płomieniach w ciągu kilkunastu minut. Zachęcamy do wspólnego działania i pomocy. Informacje dotyczące możliwości wsparcia znajdziecie Państwo w opisie filmu. Dziękujemy!